7 listopada 2021 rok. Wtedy wrzuciłem pierwszy film z mojej szafki w Fortnite. No i od tamtego momentu sporo się zmieniło. Dlatego dzisiaj, czyli po roku, nawet dłużej, stwierdziłem, że nagram kolejny odcinek. No i sobie porównamy, co się zmieniło. Jeśli to nie będzie też takie porównanie dokładne, no ale porównanie będzie tylko w skinach. No więc co, jeszcze was bym tylko prosił o zostawienie suba na tym kanale. No bo do końca miesiąca lecimy po 500, no a przez ostatnie 2 tygodnie to mało było filmów. No co, ja już nie przedłużam, no i zaczynamy, bo ja też nie lubię za długich wstępów. No to co, zaczniemy sobie od ekranu wczytywania, to jest nieważne, więc po prostu tak przewinę. Jeszcze chciałem tu wspomnieć, że gram od końca 5 sezonu, pierwszego rozdziału. A pierwszy karnet miałem w 7 sezonie. A więc to chciałem powiedzieć. Tutaj przechodziłem sobie do muzyk. To jest raczej mało interesujące, dlatego też po prostu tak to skipnę. No, to są moje ulubione muzyki i w sensie tylko tych słucham. Wiem jeszcze, kto słucha muzyk, ale ja tam mam na 10% ustawione. Tak fajnie, jak coś gra. No i dobra. Pierwsza już ciekawsza rzecz, czyli malowania. O, to jest w ogóle z 7 sezonu, pamiętam, to chyba było z jakieś tam zaproszenia czy coś takiego. No i co, sobie tu lecimy, możecie sobie zatrzymać, jak jest coś ciekawego. O, to jest też, a nie, to nie jest, pomyliło mi się z jednym. O, moje pierwsze malowanie i w ogóle pierwsze w Fortnite to było, pamiętam, do dziś używam, bo jest super. Tutaj nic ciekawego nie ma. O, to jest. Te dwa są też fajne, bo to jest 7. No, tu takie. No, mogliście się zatrzymać. Tu jeszcze pokażę moje ulubione, czyli które po prostu najczęściej używam. Choć w sumie niektórych nie powinno tu być, no to w sumie nie patrzcie na to, bo takie, takie, albo takie to. Albo to w ogóle nie użyłem. No a to może, ale resztę nie. A więc no, tym się nie sugerujcie. Se teraz przejdziemy do smug. I dobra. Smugi. No w sensie smugi to smugi. Nie ma co tu pokazywać, to też po prostu pojadę do góry. Tak szczerze użyłem tylko jednej. Chyba od 3 lat nie zmieniłem. Czyli pieniądze. Najlepsza smuga w grze. Nie zmienicie mojego zdania. O, tu jest od pani Kruk. Ale w sumie użyłem tylko tej z hajsem, więc nie ma tu też co pokazywać. Dobra. Lecimy do emotek. No i tak. No, wyłącz mi tą emotkę. Mam emotek 160-159. I w sumie do nich sobie przejdziemy. Do. Tu są zabawki, graffiti nie będę pokazywać, to tego też nie. No to są synko, to tam nieważne, nieważne. No i emotki. Nie, za to już razaliście mi prawa autorskie. No ale dobra, to tam i tak nie zarabiam, więc dobra. No nie będę pokazać tu każdej emotki, bo chciałbym, żeby ten film był w 10 minutach. A nad skinami najwięcej będę pokazywał. No i co no. Tutaj jest siedzenie. O, to wysłał mi Fruit, więc dziękuję ci bardzo. O, to była chyba moja pierwsza kupiona zielona emotka, ale nie jestem pewien. O, kajem papier, nożyce. Dajcie znać w komentarzu, czy oglądaliście ten odcinek, bo nagrałem kiedyś taki. O. To jest fajna emotka z 7 sezonu. Możesz sobie zobaczyć kilo. Tu też kupione, w sensie ulubione, to są po prostu takie, które czasami używam. Ale no. No, co tu jeszcze ciekawego jest? O! Pamiętam, 7 i 8 sezon to są takie fajne sezony. W sensie no, 7 i 12, czyli tą z agencją, to były
To są moje ulubione sezony, ale ósmy jest prawie taki sam. Trochę gorszy tylko. O, moja pierwsza kupiona epicka emotka. I w ogóle moja ulubiona. To jest najlepsza epicka emotka. Kocham ją. O, tu jeszcze mam takie z serii ikon. No i co, z emotek to jest chyba na tyle, no nie grajmy już tego. O nie, jeszcze gorsze. No, z emotek to jest chyba na tyle, więc lecimy dalej. Tak, przejdźmy do lotni. No i mam tu takie lotnie jak z tego eventu Ariany Grande. Tam na przykład Soku Millennium, to właśnie rozdział drugi, sen pierwszy. O, zapomniałem, że była taka lotnia, a ona jest mega fajna. Co tu jeszcze ciekawego? O! Pamiętam. Ten pingwinek. Ja tu chyba wszystko pokazuję z siódmego, no bo siódmy to jednak... Ach, najlepszy sezon w tej grze. Kocham go. O, jakby ktoś był ciekawy, jaką sojkę sobie stworzyłem w tamtym sezonie, to o taką. Co tu bym mógł jeszcze pokazać? A, muszę sprawdzić, czy się nagrywa. Nagrywa 6 minut, więc... W sumie to nie będzie za długie. O, te węże są fajne, rzadko używane przeze mnie, ale kiedyś mega częste. Mega często używałem. No i dobra, w sumie tu już mogę przejść do tego, czyli parasolki mam, parasolek 28. Co to jeszcze? Co mam o nich powiedzieć? No, właśnie pierwsza moja parasolka zdobyłem w siódmym i od siódmego mam za każdy sezon. Ale mega żałuję, że nie zdobyłem w szóstym, bo starałem się, no ale przez tamte 3 miesiące nie dałem rady. No i moje ulubione to jest właśnie z siódmego, z dziesiątego, z dziewiątego, ósmego oraz w tym sezonie, czyli ona. To jest moje 5 ulubionych parasolek. W sensie jeszcze są niektóre fajne, ale jakbym miał dać taką piątkę najlepszych, albo nie da, powaliło mi się, bo i teraz widzę, co najlepsze. Taka piątka moja z tych, co mam, to jest to zawieja, tajny projekt X, holograficzna oraz ten mega parasol. Ta ósemka byłaby gdzieś niżej, no ale to jest moje top 5. No i co, tu już nie ma co gadać więcej, lecimy do kill-offów. No i co, kilofy, no. Mam łom. czyli mój w sumie ulubiony kilof. Korzystam z niego praktycznie ciągle. Bo to jest ten podstawowy łom, to nie jest ten. Więc, bo wtedy grałem ten event. Co potwierdza, że grałem w tym pierwszym sezonie. No i co, kupiłem sobie to, ale mega rzadko używam. Bo to było za darmo kiedyś. Bo to jest podstawowy zbierak. Cieszę się, że go mam. Kiedyś nienawidziłem żniwiarza, koledzy mnie namówili, no i kupiłem i nie żałuję, bo fajny kilo, drugi najlepszy po łomie. Co tu jeszcze jest fajnego? O, musiał być siódmy sezon, musiałem coś pokazać, ale ani razu chyba tego nie używałem. Ale dla zasady, o, to jest mega kilo z szóstego sezonu. Ta siekiera jest po prostu cudowna. Co tu bym jeszcze... gwiazdka i po gwiazdce. Kto wie, ten wie. Taka jedna historia się z tym wiąże, z tym kill-offem. Co tu jeszcze? O, ten kill-off jest super. Na tamte czasy to ciągle go używałem, jak jeszcze nie miałem tych gwiazdek i w ogóle. Tak samo tego. Ty, w ogóle, ty, no właśnie, dawno nim nie grałem, muszę nim sobie zagrać. O, i mój pierwszy kupiony kill-off, który kiedyś uważałem, byłby najlepszy kill-off w grze, teraz, no już nie, bo jest za wielki. No i to jest oczywiście, czekajcie, jak się to nazywa, czasz kokosa, tak? Czasz kosa. A, nie wiem, jak się czyta, no. Jakoś tak. To jest... Mi się ciągle podoba ta kosa, ale... No jest jednak za wielka. Jest za duża, przez co no... Po prostu średnio się gra.
ale podoba mi się ciągle ten zbierak, no i od czasu do czasu zagram. No ale nie tak często jak kiedyś, bo kiedyś to ciągle nie grałem. No i jeszcze jeden kill off, o którym warto wspomnieć. Drapacz. Czyli jak jeszcze nie miałem tak samo żniwiarza oraz gwiazdki, ciągle używałem tego kill offa, bo on jest od Pumy i no po prostu popatrzcie na niego sami. No, cudowny kill off. Dobra. O, 10. minuta filmu. No i idziemy do najważniejszych. Plecaków nie będę pokazywać, bo plecaki zdradzają skiny. No i lecimy do skinków. I tu już od razu powiem, że na moim koncie znajduje się 150 skinów i 97 kupionych. Czy to dużo, czy to mało? Według mnie, no sporo, sporo. Tutaj sobie przejadę w ten sposób. I później po prostu pokażę ulubione, czyli kupione. No bo z tych karnetówek to raczej nie ma co pokazywać, no. Możecie sobie tak zobaczyć. I ile wydałem na Fortnite'a? Powiem pod koniec odcinka, więc oglądajcie do końca. Chociaż i tak to za 3 minuty będzie koniec. O, pumcia. Oj, o Boże, nie. Żałuję, że tego skina kupiłem. Oj, żałuję. O, tym często skinem gram. Karnetowym. Karnetowym mi ogólnie rzadko gram, ale tym często bardzo. No i tak sobie mogliście zobaczyć. Zobaczyć na spowolnionym tempie, czy no jakoś tak. I lecimy do ulubionych, czyli kupionych skinów, których mam aż 97. No, tutaj raczej będę mówił, jakie skiny często gram, jakimi nie. Tym często, bo lubię takie zamaskowane skiny, kocham po prostu takich Sebiksów. Tym też często. O, to w ogóle był mój pierwszy kupiony skin, Komando Gwiazdka, pamiętam jak kupowałem. Nie zagrałem tym skinem ani razu. Czekałem na od niej emotkę, o właśnie, mogę pokazać. Na od niej emotkę, no kurde. No, pochmielisz mi się? O, fajnie. Od niej emotkę czekałem 1,5 roku. Na tą emotkę czekałem właśnie 1,5 roku. Kumacie to? Że nagrać odcinek. Udaję kaktusa. No i co? No i to, że nie ma pustyni. A więc dzięki Epic. Dzięki, no, nie tańcz mi tej emotki. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo. Ale dobra, ani razu nie zagrałem tym skinem. Tego skina wysłał mi widz z live'a. Dziękuję wielkie, widzu. Co tu jeszcze jest? Tutaj nic takiego, co mógłbym jakąś historię opowiedzieć. Tutaj w ogóle pisze, że to był w rozdział drugi, sezon pierwszy, ale ten skin nie pojawił się w tym rozdziale, ponieważ kupowałem go w moje urodziny. A urodziny miałem w maju, mam w maju 21. No i po prostu na urodzinach go kupowałem. A wtedy był 9. sezon. Dlatego nie wiem, czy on tu pisze rozdział drugi, sezon pierwszy. Ale. Albo w sumie. Nie, ten. Nieważne, co miałem w głowie. Oczywiście piłkarka musi być. Co tu jeszcze jest? No, Gultruperka. No, niestety nie różowa. Plaga. Z nią się wiąże taka historia, że jak zobaczyłem ją w sklepie w tym 6. sezonie, to powiedziałem: dobra, ja na nią zbieram. Wtedy jeszcze nie miałem ratowania, bo ratowanie miałem początek 9. No i sobie stwierdziłem, że poczekam do następnego Halloween albo kiedy wróci. No i czekałem od 6. sezonu do tamtego sezonu, bo chyba w tym powróciła, bo mam ją od niedawna. No, w poprzednim powróciła, no tak. Więc czekałem od kiedy? Nie wiem. Jest 2023. Szybka matematyka. 3. No, około 4 lat myślę, że coś takiego, albo 5. Nie pamiętam, kiedy był 6. sezon, a więc 4-5 lat czekałem na tego skina i w końcu się pojawił. A więc cieszę się, tylko szkoda, że tak długo musiałem czekać. Moja pierwsza ekipaka. No mam dwie, bo jeszcze jedną tak za darmo dostałem jakby.
I z nią wiąże się taka jakby historia, że historia, no. Dziękuję po prostu Białemu, ponieważ nie miałem jak kupić tej ekipaki, ponieważ ją można kupić tylko przez kartę albo tam PayPala czy coś takiego. A ja jeszcze wtedy po prostu nie miałem karty, nie miałem jak kupić, a ja kocham dziką kartę, to jest mój jeden z ulubionych skinów. Na tego pani też musiałem mieć, więc poprosiłem po prostu Białego, że kupił mi ze swojej karty. Ja mu oczywiście oddałem w gotówce. On mi kupił. No i co no? Dzięki Biały wielkie. Bo gdyby nie ty, to nie miałbym tego cudownego skinka. Dobra. Lecimy dalej. O, mój pierwszy starter pack. No, spoko jest, ale no. No, nie najlepszy, ale git. O, czekajcie, wiem o jakim skinie zapomniałem, a ja muszę go pokazać. O, letni drift. Drugi, trzeci, bo jakby starter paki też zaliczam do kupionych skinów. Trzeci kupiony skin. No i jak ktoś wie lub nie wie, no to drift to jest mój ulubiony skin w całej grze. A więc ja mam praktycznie każdego drifta. No oprócz podstawowego, bo no niestety no, grałem pod koniec 5. sezonu, więc nie zdążyłem. Więc szkoda. Super bohaterka oczywiście jest, chociaż rzadko grana. No i co no? Ariana Grande, żałuję mega. Harley Quinn, fajna. Ninja, też żałuję. No i pokazałem chyba wszystko, co najważniejsze. I tutaj powiem jeszcze parę rzeczy. W sensie, no, wspomnę ostatnie rzeczy. Po pierwsze, obecnie mam 250 skinów. Ogólnie 97 kupionych, a właśnie ten, tego tam, którego ja mówiłem, chyba 7 czy tam 21, nie pamiętam, listopada miałem 176 skinów ogólnie, a więc 74 doszły mi skiny przez rok, więc no nie wiem, no, czy to dużo, czy to mało, no sporo. Oraz wtedy miałem 71 kupionych, a mam kupionych 97. A więc ich też doszło sporo, 26. No, może nie aż tak dużo, ponieważ jakoś tak, no, były różne rzeczy, na które fałdolce gdzie indziej szły, nie na skiny do sklepu. No i tak, jeszcze powiem tu dwie rzeczy, ale w sumie muszę się pośpieszyć, bo odcinek już 18 minut ma, nie chcę za długiego go robić, no, ale dobra. Czemu moja szafka jest warta 100 tysięcy fałdolcy, tak jak napisałem w tytule? Ponieważ mam ratowanie świata, nagrałem o tym niedawno shortsa, ile zarobiłem z ratowania świata. No i tam wyszło chyba z 85 tysięcy fałdolcy. No ale po pierwsze na pewno mam więcej z karnetu i z tego co kupiłem. No plus jeszcze nawet jakby było z 95, no to lepiej zaokrąglić do tych 100 tysięcy, no bo to lepiej brzmi. No i co no, ostatnia rzecz, czyli ile wydałem na Fortnite. Po obliczeniu tego i zaokrągleniu, czyli nie licząc tych groszy, na Fortnite'a wydałem równo 800 zł. Jak na taką szafkę, no to myślę, że to jest jednak mało pieniędzy. No bo 800 zł, a mieć 250 skinów, z czego prawie 100 kupionych, no... No to jest mało, no. Ale i tak, no. Trochę dużo ogólnie, i tak 800. No ale co, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Napiszcie, co sądzicie o mojej szafce w komentarzach. No i co, no. Jak jesteście nowi na kanale, to zostawcie suba. Jak film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No i co, no. Do następnych. Nara.